Kto nieśmiertelną ma w sobie istotę, czuje widzący ten świat w starej korze, że coś większego ze świata być może, gdy się urodzi w nowość z ducha cudów, niż gniazdo nędznych i cierpiących ludów, które za jadłem ciągle łażą chciwy. A te są głupie, a te niegodziwe, a te są dalej, a te bliżej krzyża. Tam się podnosi duch, a tam się zniża. A tam zaledwie taka mała dusza, że formą rządu gdzieś cokolwiek rusza jak kret podziemny. Więc za coż my znosi męki? Za co rany? Czemu ten złotem, a tam krwią oblany i tego krwawca anieli się boją? Więc musi być kraj, gdzie się schodzą duchy już godne najwyższego tronu, który swój żywot jako harfę godzą, nie z żadną ciała skruszonego troską, ale z harmonią nieśmiertelną, boską, nie z celem ziemi już, lecz z celem światów. Jeśli ja nędzny i bez antenatów sprawiłem, żem tu zyskał taką ciszę, że mój mówiący głos jedynie słyszy, niezaburzone tu żadnym szelestem, to Ty mi, Boże, powiedz, skąd ja jestem i skąd mi w słowach tyle serc i krzyków, jeśli nie z ludów i nie z męczenników, jeśli nie z Rzymian, jeżeli nie z Greków, jeśli nie z całych ja umarłych wieków jestem wyrwany, to skąd?